Farma, dokładnie tak, ale zwierząt. I to jest 12 godzina na naszym pięknym świecie, a ja was zapraszam na piękny timelapse z kopania dziury na farmę. I postanowiłem, że jednak zrobię te farmy na razie na mniejszą skalę tu po prostu, a nie tak jak było to planowane i tak chcę w górach, więc do dzieła!23 minuty roboty i policzmy sobie, ile mamy staków kobla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, trzy, trzy, jeden, trzy, dwa, trzy, 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 cztery, trzy, pięć, trzy, sześć, trzy, siedem, trzy, osiem. 38 staków kobla. Teraz patrzcie. 38 razy 64 2432 kobla. No, sporo. Tak czy siak. Tu jest już kolejna skrzynka na miecze itp. Więc tu też dam sobie kolejną na kamień, którego mamy sporo. Też mamy rudy, mamy węgiel, co jest bardzo fajne. Tu ziemia, żwir, no i miedź, no i węgiel. Węgla mamy sporo, co mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. No i tak, to nie jest koniec, bo oczywiście no nic tam nie zrobiłem jeszcze, a w tym odcinku musimy również tam jeszcze zwierzęta dotransportować itp. No, to ten odcinek będzie trwał. Nie wiem, wiem, że odcinek z magazynu robienia trwał 40 minut, a naprawdę
sumie kopania tam chyba nie było. I tak wyszedł z niego 5-minutowy film, więc no. Idziemy po exp. No i kill-off trochę naprawiony. Cyk, 23 poziom. Cyk, kości, fajnie. Dobra. Kości, mięso, samorodki. No i miecze, to już tu. Cyk. Dobra. Więc z takiej wielkości będzie nasza farma zwierząt. I teraz mam dylemat, jakby ją zrobić. Bo chciałbym to wykorzystać, to bardzo, bo to no, wygląda bardzo ładnie. Ale nie tylko to wykorzystam, no bo mamy też, musimy też oczywiście ziemi dużo nazbierać, więc trzeba się przespać i iść, no, i iść po ziemię. Także do spania. A w kolejnym odcinku będziemy robić farmę. Farmę jedzenia, to wam zdradzę. Dobra. Tu możemy sobie iść. Stąd na legalu można ziemię brać. I do farmy zwierząt, i do farmy jedzenia. Już tej ziemi naprawdę nam się dużo przyda, więc widzicie, jaka rozwałka, no nie? Chyba mi się wydaje, że to nam sacz. To jest tak z netherrackiem w netherze, nie? Nawalam tym kill-offem i mam potem milion staków tego. Dobra. Zobaczmy zaraz sobie, ile mamy tej ziemi. No trochę jest. Nie wiem, czy wystarczy. Wiem, że mamy. No. Tu jest jeszcze. Dobra. Tepamy się do domu. I czas to wykładać. Tylko bym chciał też drewno, no bo jednak tu będzie ścieżka. Taka ścieżka. Chociaż no tak, 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 no. Cyk. Dobra. I też zrobimy sobie tu fajne potem miejsce, ale co jest świetne, to że tu się, że mamy tak blisko to miejsce z lawą. To jest naprawdę bardzo fajne, no bo jednak mamy te lawę i obsydian przy sobie, więc bardzo fajnie, będę musiał tam zrobić zejście. I też mam plan, żeby na tej ścianie zrobić akwarium, co by było fajne, ale też prasochłonne. No, więc myślę, że spoko. Oczywiście lód z Twilightu odłożyłem tam, cały lód, co zdobyliśmy. No a niedługo będzie kolejny odcinek z Twilightu oczywiście. Cyk. Teraz tu też bym to wszystko tu wyłożył, deskami. Oczywiście, że nam nie starczy. Parę desek, kurczę pieczone. Pyk, no dużo tego świerku poszło, nie będę ukrywał. Ale naprawdę kamienia to nam bardzo dużo przyszło i węgla. Więc no, trzeba sobie łopatkę naprawić. Ale to trzeba tylko diamentami, bo nie mamy na niej mendingu, dobra. No i tu możemy wykładać trawę, gdzie będą nasze zwierzęta. Zwierzątka. Nie chcę całej tej trawy tu kłaść, więc no, trochę tu poustawiam i resztę sobie zostawię. To nam sobie ładnie tu zarośnie wszystko. Już widzicie, jak idzie, nie? Jak leci. Cyk. Mamy przyspieszony czas na serwerze, to prawda, w sensie, w takim sensie, że szybciej rosną rzeczy itp. I tylko w takim. No dobra. Myślę, że to będzie na razie wystarczająca farma dla owiec, świń, krów, kurczaków i tyle chyba.
bo co mi więcej trzeba. Więc no, tak to będzie wyglądać. Ściany właśnie chyba zrobimy z tego. Będzie to tak ładnie wyglądało, mam nadzieję. Sufit no to raczej z desek. El Clasico. Jak to ja lubię mówić. Cyk, cyk, cyk. Dobra, to na to ja chyba ten, też mam dom time-lapse. Thank you.
Dobra. A więc zajęło mi to wszystko godzinę. Zbudowanie, przyprowadzenie tu zwierząt itp. No naprawdę trochę to zajęło. Ale dobra, w końcu możemy to zrobić. Cyk. I robimy naszą farmę zwierzątek. O, dwie świnki. Kurczaczki już nam dają tu jajka. Bardzo fajnie. Cyk. Krówki, owieczki. Będziemy farmować oczywiście. Konika też nakarmię. Nie, konika nie mogę nakarmić. No cóż. No więc bardzo fajnie to wygląda. Idę po barwniki. Zafarbujemy sobie trochę zwierzątka. No i będzie fajnie. Dobra, w kolejnym odcinku zwykła farma. Och, będzie to ciężkie wszystko zrobić, ale uda mi się. Żółta i ciemnoszara, dobra. Więc tak wygląda farma zwierząt na tę chwilę. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, Eluwina.